Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam wszystkich. Wybraliśmy się właśnie na grzybki. I pokonujemy drogę taką jak ser szwajcarski, dziura na dziurze. No ale czego to grzybiarz nie zrobi, żeby dobrać się do grzybków. Nasz samochód niezłomny, on już nie takie dziury pokonywał, ale nie jeden tutaj się w tym bagnie, w tych dziurach zakopał. I tylko później mąż ma robotę, wyciąganie. Przychodzą, żeby wyciągnąć, bo niestety teraz po tych deszczach jest dosyć mokro, teren jest taki grząski. Ludzie jadą autami o niskim podwoziu i zawieszają się, koła zaczną buksować w takim błocie i niestety wiszą. I później koło ratunkowe przychodzą, aby wyciągać, także no, wyciągania jest w tym roku dosyć sporo. Ludzie tak troszeczkę nieodpowiedzialnie do tego podchodzą, bez fantazji jadą, nie zdając sobie, że no bardzo łatwo jest taki samochód niestety powiesić, zakopać. Listopad. A ja powiem Wam, że jeszcze takich grzybów nie widziałam. Zobaczcie. I to wszystko w jednym miejscu. Tutaj są kolejne. I tutaj są. I tu jakie piękne. Naprawdę tutaj grzyby bywają w listopadzie i to niejednokrotnie, ale takich o tej porze to naprawdę nie pamiętam. Widzieliście coś takiego? Patrzcie. Są malutkie, są średnie, są duże i co ciekawsze, nie ma dużo robaczywych. Nie ma takich z pchełkami, przynajmniej tutaj, gdzie ja chodzę w tych oddziałach. I tutaj są kolejne. I tak można iść przez cały las. Wiecie co? Takie grzybobranie to ja lubię, to się nie idzie na grzyby, tylko idzie się po grzyby. Patrzcie. Coś pięknego. Tam są kolejne. I tam dalej. A mój koszyk jest aż tam. Tutaj pokazując Wam grzyby, odeszłam dosyć kawałek od koszyka. W koszyku już jest prawie pełno, a tu są kolejne piękności. Młode, o twardych, grubych nóżkach, takie już ciemnobrązowe, takie chyba jak każdy najbardziej kocha. Wszyscy lubimy takie właśnie grzybki, nie te takie suche, chude. I kolejny ładny grzybek. I teraz pokażę Wam coś, co jest chyba marzeniem każdego grzybiarza. To jest nazbierane w jednym miejscu.
Koszyk już prawie pełny, ale zobaczcie tutaj. Dosłownie 4 metry dalej. Widzieliście coś takiego? W listopadzie o tej porze. Tutaj są jeszcze malutkie. I tutaj są kolejne. I tutaj. I tutaj. I tak cały czas. Grzybów jest ogrom. I to takie spojrzenie na pełny koszyk i uczucie, kiedy koszyk jest pełny, a grzybów wokoło multum, ściągać pod koszulkę, czy iść z tym koszem do samochodu. Chyba dylemat każdego grzybiarza, który ma już pełny kosz i widzi nadal pełno grzybów, ale zobaczcie, oprócz tych pięknych grzybów, jakie są przepiękne widoki, jak teraz tutaj natura wygląda, jaki jest baśniowy klimat, soczysta zieleń po deszczach, które popadują tutaj praktycznie każdego dnia, każdej nocy. I te kolory, kolory są fantastyczne. Jak to musi wyglądać przepięknie w Bieszczadach, gdzie drzewostan jest mieszany, gdzie są buki, dęby, jodły, no jodła nie gubi, szpilek, ale komponując się na tle takiej kolorystyki też wygląda przepięknie. Wracam do grzybków. Dosyć zachwytu nad przyrodą, bo tutaj czeka na mnie też przyroda piękna. Kosz czubaty. Już nie ma gdzie wcisnąć. A tutaj nadal pełno takich cudnych okazów. I jak tutaj wyjść z tego lasu? Kochani, no powiedzcie jak. Patrzcie, ile grzybów. Tam są kolejne. I tak się zastanawiam, co mam ściągnąć, żeby te grzyby jeszcze pozbierać. No jakoś będę upychać tutaj jeszcze w tym koszyczku. No bo przecież serce się kroi zostawić te grzyby. No ale to już chyba są ostatnie, które dzisiaj teraz wezmę, zetnę, bo raz, że będą mi się sypać, a dwa, niestety nie doniosę tego kosza do samochodu. Kosz pełny czubaty. Tam mamusia już wzięła wiadro, bo też ma kosz pełny. Idzie w moim kierunku, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest po prostu nie do opisania. Patrzcie, jakie są grzyby. Czegoś takiego ja jeszcze po prostu nie widziałam. Patrzcie. Ile ich jest. Tam są. Tutaj kolejne. Zobaczcie. To jest po prostu szok. To jest nie do wiary. Tam są kolejne. Na pewno już je widzicie. I tutaj jakie piękne. Jakie cudne okazy. No chyba takiego czegoś też żeście nie widzieli. I to o tej porze w listopadzie. A mówiłam, że do wiaderka grzybów nie zbieramy. Do koszyka jedynie. Ale dobrze, że mieliśmy wiaderko w zapasie w samochodzie. Bo musiałyby te grzybki zostać. A naprawdę szkoda, no aż się serce kroi. Jak można zostawić je? Mówię do mamusi, już kończ kosić. Ona, jak mogę je zostawić?
Tyle dzisiaj nam się udało. W swoim żywiole. Teraz patrzyłyśmy na zegarek. Ile? No to 30 8 minut. 8 minut no, to chyba. Wiaderko żeśmy tutaj tak. zbierały. A ile w ogóle jesteśmy w lesie? Patrzyłeś? Ja wiem, gdzieś 30 trochę więcej minut. No około 35 minut jesteśmy no, w lesie. To ja już mam cały kosz, jest w bagażniku. No i dobrze, że było wiaderko. Liście bo... z orzecha żeśmy wywiozły tutaj do lasu. Tak. I było wiadro, bo ja już się zastanawiałam, co mam ściągać. No, bo już nie było do czego. Szkoda. Ale pamiętasz, mamo, takie grzyby o tej porze roku? Nie, nie było takich. No to już jest listopad. Tak, no. Ale były takie roki, że i w styczniu my zbierali. Tak, pamiętam. Ale to były pojedyncze sztuki. Tu właśnie też w tych lasach robiliśmy wtedy drzewo, pamiętam. Tak, i z Edziem tak. znaleźliśmy chyba 10 sztuk jeszcze. To był 10 stycznia wtedy, ale tak. to już kupę lat temu. Także... Na zachodzie śmiejemy się, że w całej Polsce grzyby już są zakończone, a my na szarym końcu tutaj, ale jak sypnie... Wysyp. Tak no, wychodzi z tego. Tak, u nas jak sypnie, to raz a porządnie. Tak. W tamtym roku i poprzedni rok też tak było, że późno te grzyby były, ale w sumie miesiąc czasu taki wysyp trwał, tak, nie? Tak, tak. Mamy. Jedziemy już. I teraz, do domu. Kto już wie, co będzie teraz? Na co jedziemy? Na kawę. Na kawę. Kofi. Kofi. Tak. Z mamusią kofi tak, będzie. Tak, tak. Tatusia obudzimy. Tatuś, o właśnie. Siostrzyczka, ruszaj na grzyby. Ty wiesz, do Krzysiu, lasu. Krzysiu, ty też ruszaj na grzyby. Pakuj ten swój tyłek w samochód i przyjeżdżaj. Narzekasz, że nie masz grzybów, że nic nie możesz nazbierać, bo u ciebie nie ma. Zobacz. Widzę cię tutaj za parę dni, póki jeszcze są grzyby. I tutaj jeszcze wracając do tematu, bo jest dosyć sporo pytań w komentarzach o tatusia, że tatusia nie widać, nie pokazuje się. Niestety tatuś już jest bardzo słaby. Bardzo słaby. Jeszcze potrzebuje w lecie... Dużo snu, on by tylko całymi dniami spał. Jest po prostu bardzo słaby. Tak, jeszcze w lecie, jak widzieliście na filmach... Chodź, mamuś, idziemy do samochodu już. Jak widzieliście na filmach, w lecie pomagał, jeszcze był aktywny, ba, jeszcze na początku jesieni udzielał się w gospodarstwie, a teraz już praktycznie tylko w domu pilnuje, gdzieś tam, żeby w piecu nie wygasło, czy jak klienci przychodzą. Także tatuś już bardzo słaby i mało aktywny w gospodarstwie. No, ale taki czas... że dziadkowie, ja też pamiętam, jak przed każdym domem była ławeczka, młodzi pracowali, a dziadkowie siedzieli na ławeczkach. Także dziadek już też doszedł, tatuś mój doszedł do takiego etapu, że powinien siedzieć na ławeczce. Mamusia jeszcze o ławeczce nie chce słyszeć. Chodzi tutaj z nami na grzyby, pomaga i właśnie kolejnemu nie podarowała. Nie ma mocnych, trzeba go zebrać. Już idę. Mamusia, mamuncia, mamuńka szczęśliwa. 40 minut dokładnie patrzyłam na zegarek w lesie. To są nasze dzisiejsze zbiory, no nie licząc wejścia i wyjścia do lasu. 40 minut, tam jest kolejny grzybiarz, który tak. widzę, że ma już... też pół wiaderka. Także każdemu się tutaj poszczęści. Grzyby naprawdę są niesamowite. Nie ma dużo robaczywych. Trafiają się, ale jest ich mało. Tak, ładnych, spleśniałych trochę już jest, ale jak widzicie, idzie na wybierać. No cóż, życzę wam, żebyście jeszcze takich zbiorów również się doczekali, nazbierali. No i tu w tym momencie pozdrawiam wszystkich bez wyjątku, a w szczególności dzisiaj Agnieszkę i Krzysia, którzy... Agnieszka nie może, zapalona grzybiara, nie może na grzyby niestety ruszyć, a Krzyś no nie rusza na grzyby, bo ich po prostu nie ma. Także Krzyś musi do mnie zawitać,
żeby nazbierać Agnieszce tych grzybów. Jak nie chce, jak to mówią, nie chce góra do Mahometa, to pójdzie Mahomet do góry. Trzymajcie się, kochani. Życzę Wam dużo radości i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do widzenia.